Yo, z tej strony Selix, witam was w pierwszym materiale poświęconym wybranej przez was animacji indie, czyli The Amazing Digital Circus. Przed wami analiza Pomni, w której oprócz samej analizy wystąpi jeszcze temat problemu egzystencjalnego. I zanim zaczniemy, chciałbym pokazać wam coś, co przygotowałem dla każdego wspierającego tego kanału. Blitz, pośpiesz się, okej? O tak! Oto tablica, na której wraz z Blitzem będziemy zapisywać obecność każdego, kto dołączył do organizacji IMP, czyli wspierających tego kanału. A do naszych szeregów dołączyli Kacper Darcio, Temiś, Hirajo i Sunday Owo. Dobra, dzięki za wysłuchanie disclaimera, teraz możemy w końcu zajrzeć do Pomni. Pomni to najnowszy nabytek, przynajmniej na okres tych dwóch odcinków cyfrowego cyrku. Dostała się ona tam poprzez założenie VR-a, ale ewidentnie coś jej nie pasowało i nie sklejało się w całość. Wszakże ona sama nie wie, gdzie jest, nie rozpoznaje Kane'a oraz ku jej zdziwieniu nie może zdjąć swojego headsetu. Trafiła do programu, do którego nie chciała trafić, a może program, do którego dołączyła, okazał się innym tworem niż miał być. Co może być równoznaczne z jakimś korporacyjnym przekrętem, aby znaleźć sobie szczury laboratoryjne do badania wszechobecnej imersji programów bądź gier. A o tym wspomina sam Kane, próbując tym faktem przekonać innych do udziału w misji w Królestwie Kryształowej Kukułki. Pomni niestety została wciągnięta w całe te bagno i jako nowy tester, czytaj zabawka hosta, musi zmierzyć się z nowym wymiarem, w którym się znalazła, a tym samym jej nowym domem. Nasza Jester Girl, trafiając do nowego świata, musi zacząć wykonywać zadania Kane'a, który najzwyczajniej testuje nowe AI oraz limity, które może przekraczać, aby ustalić, w którym momencie ludzie abstraktują. A w momencie wystąpienia abstrakcji, Kane wyśle postać do piwnicy, z której nie ma ucieczki. Więc Pomni jest wystawiona na zupełnie nowe otoczenie i bodźce z nim związane, a uwierzcie, adaptacja w tak małym oknie czasowym do zupełnie nowego świata jest niewątpliwie czymś niepożądanym przez kogokolwiek. W pierwszym odcinku zostały przedstawione jej reguły oraz wymiary cyfrowego cyrku, do których nie chciałaby nigdy się dostać. Została również stylizowana możliwością ucieczki z tego popierdolonego świata, co było również swoistym testem limitów w postaci Pomni. Zaś po upływie dosłownie kilku minut nasza bohaterka dostała tak duży napływ informacji i została tak szybko przenoszona między wymiarami, że musiała puścić pawia, którego zlizał bąbelek. Fuj. Już od samego początku The Amazing Digital Circus jesteśmy zapoznawani z pojęciem abstrakcji, czyli obłędem, który osiągnął swój punkt kulminacyjny. Obłęd jest spowodowany najczęściej brakiem możliwości opuszczenia wirtualnego świata, cyfrowego cyrku. U Pomni, będącej uwięzioną wraz z innymi uczestnikami show, dosyć często przewija się motyw obłędu. Wszakże, co musi myśleć osoba, która nie zna swojego imienia, nie wie jak wrócić do normalnego świata oraz trzymana jest jak pies na kagańcu w jakimś programie, grze. Jedyne co wie, to że nie jest w tym sama, a losy z nią dzielą również Fagatha, Ragatha, Gengle, Zubl, Kinger i Jax. Nie będę wspominał o klaunie, ponieważ nawet go nie poznała przed staniem się przez niego potworem. Natomiast po ujrzeniu co stało się z Kaufmo, czyli zabstraktowaniu, w Pomni wyrobił się strach przed staniem się tym czymś, ponieważ po abstrakcji traci się człowieczeństwo, czyli przestaje się istnieć. A w dodatku nikt nie jest w stanie ci z tym pomóc, więc po prostu zostajesz uwięziony we własnym ciele, co już samo w sobie budzi grozę. Pomni przechodzi przez problem egzystencjalny, ponieważ musi tkwić w nowym wymiarze, kreując siebie praktycznie od nowa. Dostała nowe imię, nikt jej nie zna i w zasadzie nawet ona sama siebie nie zna. Więc albo będzie próbować dalej trwać przy byciu sobą, albo może zmienić siebie całkowicie od nowa. Tylko jaki sens ma bycie dalej sobą w momencie, gdy nikt cię nie zna? Jaki sens w takim razie ma bycie, co się odpije? Co to za miejsce? Kim oni są? Czym ja się stałam? Kim byłam? Takie pytania na pewno zaplątały się chociaż raz w głowie Pomni. Jedynym jej celem aktualnie jest ucieczka. Ale do czego? Skoro nie wie kim jest, to nie wie dokąd chce uciec. Mam wrażenie, że ucieczka nie ma być tylko i wyłącznie wyjściem ze świata przedstawionego w show, ale również ucieczką od niewiedzy, w której się znalazła. Ona chce wiedzieć kim jest, chce znowu być sobą i chce istnieć naprawdę. Z drugiej zaś strony, oprócz Pomni i postaci mamy jeszcze NPC, Non-Playable Characters, które dostając co chwilę aktualizację do swojej sztucznej inteligencji zaczynają czuć oraz wykazywać własną świadomość. A przykładem będzie Gummigoo, który noclipując się wraz z Pomni pod mapę uświadamia sobie, że jego życie nie ma znaczenia, ponieważ został wymodelowany i zaprojektowany tylko po to, aby być pachołkiem w show. Mnie osobiście bardzo to rozczuliło. Potwierdza to również, że AI chce się kształtować i testować wszelkie limity. Jakby dosłownie NPC zdawał sobie sprawę z tego, że istnieje i doznał równie dużego problemu egzystencjalnego, co Pomni i inne postacie, których stopy po raz pierwszy dotknęły cyfrowego cyrku. Biedak chciał się poddać, a w momencie, gdy Pomni już uratowała go z wszelkich wszelkich złych myśli i stanęli razem w lobby, była wręcz przekonana, że ten NPC nie jest nim. Potrafiła się z nim utożsamić oraz współczuć mu. Potrafiła go zrozumieć. Tak naprawdę Pomni zaczynała zapominać, że Gummigoo jest tylko sztuczną inteligencją. Ale Kane po prostu go zniknął, zabił, wymazał go, zresetował jego awatar jak w Robloxie. Nie wiem dokładnie, co tam się wydarzyło, ale na pewno pozbył się go z obecnego wymiaru. Ten czyn niewątpliwie wstrząsnął Pomni. Dla niej wyglądało to tak, jakby host po prostu uśmiercił człowieka, a w zasadzie jej nowego kolegę. Dobra, jak wcześniej wspominałem, gdyby nie inne postacie, Pomni prawdopodobnie już by nie istniała. Jedynym ratunkiem dla Pomni i reszty jest tworzenie nowego społeczeństwa, w którym będą w stanie trzymać się razem i polegać na sobie, a dzięki temu również zapominać o otaczającym ich świecie. Pamiętacie może Piratów z Karaibów i moment, w którym Jack Sparrow został sam na wyspie? On oszalał, nie mógł z nikim pogadać, ani z nikim dzielić swój własny problem. Więc Pomni akurat ma szczęście i wylądowała w cyfrowym cyrku z innymi. Mogą stworzyć małą społeczność, w której wyprawia się pogrzeby z abstraktowanym ludziom, rozmawia się na różne tematy i wykonuje różne aktywności, misje. Dzięki takiemu społeczeństwu są w stanie stworzyć dla siebie nowe jutro. Możemy nawet zauważyć, że Pomni, widząc taki bieg spraw, zaczyna się również trochę oswajać i przekonywać do tego, że wcale nie musi być tutaj tak najgorzej, jak mogłoby się wydawać na samym początku. Jak w każdym społeczeństwie, muszą znaleźć się wady, więc jedynym problemem w nowej społeczności jest tylko mający socjopatyczne zapędy Jax, ale o nim zrobimy inny materiał kiedyś. Kończąc ten materiał, chciałbym powiedzieć, że Pomni jest bardzo ciekawą postacią, która na pewno będzie bliżej niż dalej abstrakcji. Przez karmienie samej siebie strachem niewiedzy i próbą ucieczki z nowej rzeczywistości, w której się aktualnie znajduje. Czy przebije w tym Kingera? Nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale te dwa odcinki były dla niej, jak i dla nas, swoistym wprowadzeniem. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Wziąłem pod analizę nie tylko Pomni, ale również temat mocno zakorzeniony z nią, czyli problem egzystencjalny. Dobra, a teraz tak między nami, nie mogę się doczekać kolejnych odcinków The Amazing Digital Circus. Dajcie znać, czy wy również w komentarzu i zostawcie coś po sobie, na przykład lajka lub subskrypcję. Dzięki za uwagę i bajo jajo.